G. Wilson, właśnie. G. Wilson może się do tego włączyć. On your marks. Amerykanki w ogóle były rewelacją. Mistrzostw świata w Londynie i Amerykanie, biegacze. Ależ wypaliła od razu Caster Semenya. Ona po trzecim torze takimi susami potężnymi. To jest dystans, który biegają i 400-metrowcy, i ci, którzy biegają na 800 metrów. Taki treningowy. No i tam Edzie Wilson. Tam jest Usowicz wysoko. Wilson w tej chwili na trzecim miejscu. Semenya zdecydowanie prowadzi. No i postanowiła, chyba się zawzięła się na ten rekord. To nie jest oficjalny rekord świata, ale najlepszy wynik na świecie. Tak jak powiedziałeś, minuta 22:63. Ale będzie walka chyba do samego końca. Usowicz jest sprinterką. Ona tutaj po lewej stronie. Semenya, za nią Wilson. I tam też przesyła się Yarigo z Benino. Tak jest. Usowicz już niestety osłabła. Jest Wilson. No zobaczymy, czy Wilson i Nyonsawa. Nyonsawa rusza w tej chwili na trzeciej pozycji. Tam z dwójką jest ta Yarigo, ale Yarigo nie wytrzyma. Nie wytrzyma. Nie wytrzyma, więc pozostają trzy. Caster Semenya, Nyonsawa i A.G. Wilson. Ostatnia prosta. 1:11. No musiałby pobiec błyskawicznie, żeby rzeczywiście ten rekord poprawić. Caster Semenya, A.G. Wilson. Będzie poprawiony rekord. Tak jest. Minuta 1:21:77. Minuta 22:63 przechodzi do historii. To jest wynik Fideli Kiro. A teraz Caster Semenya jest nową, najszybszą na tym dystansie zawodniczką na świecie. Trochę show, ale z znakomitym rezultatem. Trudnym na pewno już do poprawienia. No proszę, jaka ładna pogoda. Powiedziałeś, ten meeting ma ogromną tradycję. Rzeczywiście, Golden Four, potem Złota Liga. Teraz nie wiadomo, dlaczego wypadł z Diamentowej. Już nie mała siły Edgy Wilson tutaj na tej prostej. Zdecydowanie ta moc fizyczna Caster Semeny tu przeważyła. Jeszcze tam dodała chyba pół metra. Nyonsawa tym razem poza Edgy Wilson. No i to jest pewna niespodzianka chyba. A zatem mamy nieformalny rekord świata, notowany jako najlepszy rezultat na 600 metrów. Minuta 21:77, poprawiony mocno rekord Anny Fideli Kiro z Guadalajary z 1997 roku. Minuta 22:63 i to było na wysokości w Guadalajarze.